Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Przemek Przemu Przemek. Witamy Was w kolejnym odcinku. Kawy, rozmówek i planszówek. Słuchajcie, po pierwsze chcieliśmy komisyjnie, albo inaczej, dziękujemy jeszcze raz za prezent od jednego z naszych widzów, tak, w którym dostaliśmy przeróżne słodycze. My sobie je tutaj powoli spożywamy. I zachęcamy innych do tego, żebyście też przywozili, może nawet nie przywozili, przysyłali. Nie wiedzieliśmy, że my je mamy wszystkie wsypać razem, bo ktoś tak napisał w komentarzu. Ale jest zasada złota, że czekolady się nie miesza z gumą. Więc zasadniczo wszystkie skittlesy, które mieliśmy, tutaj trafiły. Niebieskie swoje też wrzuciłeś, to będziesz niebieskie wybierać. Ja jeszcze kupiłem dużą paczkę Tropicali w sklepie. Tak. Ale wiesz, mieliśmy takiego widza, co zawsze głosował, co wyjdzie w kawie, jakie wybierzemy. Teraz tak pomieszaliśmy szyki, tu już jest tyle kolorów. To są zwykłe kwaśnie i Tropicali. Tak, ale on ostatnio zgadł i wygrał, więc takim trochę psim swędem udało mu się. Słuchajcie, zaczniemy od ogłoszeń, potem przejdziemy do komentarzy i konkursu wtórnego i mówimy dzisiaj o dwóch grach od naszej księgarni, czyli Draftozaur i Idzie Fala. Dwie gry i obie mają draft, w taki przekazywanie kart. I w ale... obu idzie fala całkiem taka, emocji fajna. Zacznę od ogłoszeń, które brzmią tak. Szabla i krew, projekt Pasji, dwóch twórców, którzy tworzą... Dwóch rzemieślników, którzy tworzą metalowe figurki, tworzą przyjaźń i tworzą też grę od dawna. Tak. I to jest projekt, którego nie poddali, o który wiele osób pytało. Już pojawił się film na Zagram w to pierwszy, pojawia się kolejny. Obserwujcie na Zagram w to na YouTubie nasze filmy o tym. 10 listopada, godzina 10:00. Startuje kampania. Projekt, co jest bardzo ważne, jest po prostu totalnie ekskluzywny. Tylko przez wspierających, dla wspierających i później go nie będzie. Więc to jest to. Co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy? To Przemysławie znów dostałem po raz kolejny troszeczkę kart od sklepu Ale Planszówki. A sklep Ale Planszówki tak wysyła hurtowo, w sensie tylko nie hurtowo właśnie, tylko partiami. Partiami, żeby, tak. Żeby wspominać. Wiesz co, nie, to jest kwestia, nie zrzucajmy tego na sklep Ale Planszówki. Nie, ja bardzo pozdrawiam sklep Ale Planszówki. No właśnie tak zabrzmiało, jakbyś nie pozdrawiał. Bardzo pozdrawiam. A więc ja chciałem się tylko troszeczkę pochwalić. Tak. Jak ogram więcej, bo na razie sobie grałem tylko po razie, to opowiem coś więcej, ale zasadniczo dostałem od nich teraz dwa zestawy z wrogami, tylko próbuję sobie je teraz znaleźć w moim pakiecie. Słuchaj, zaraz znajdę i opowiem. Tak. Ale zasadniczo dzięki jeszcze raz dla sklepu Ale Planszówki. Możecie się do nich zajrzeć, do ich sklepu. O, już wiem, co dostałem, bo nie mogłem sobie przypomnieć drugiego. Zielony Green Goblin i Wrecking Crew. Czyli zasadniczo tutaj mamy na przykład Juggernauta, czyli wiesz... O! Naprawdę? Tak? A tutaj mamy... No, pokaż jakąś kartę Juggernauta, no. Ja mam za dużo kart już i za duży Meksyk w moim pudełku. Dobra, widzę. I po drugie mamy tutaj Green Goblina. Kumasz? No, ja wolę Juggernauta. Ale wierzę, on też jest biznesmenem, który... Że ty trochę z nim walczysz jako z biznesmenem i trochę jako z goblinem. Tak? Więc to jest ciekawe pod kątem fabularnym, ale też mechanicznym. No, Marvel Champions... Nie zapowiada się, że wyjdzie po polsku. Ja jako Łukasz polecam i odkładam na bok. Tak, ja też polecam, ale nie gram ze względu na język angielski, bo jestem zbyt leniwy. Ale poza tym to polecam, bo się fajnie gra, jak kolega tłumaczy. Więc Przemysławie, czy mamy jakieś komentarze od naszych widzów oraz jakiś konkurs wtórny? Oczywiście, Łukasz, że mamy. Co też warto podkreślić, to gdy te konkursy wtórne się pojawiają, gdy Przemek szuka komentarzy, to też nagrody do tych konkursów zazwyczaj dostajemy od wydawców. Więc na przykład dzisiaj mówimy o grach od naszej księgarni, ale ona też dorzuciła na przykład te gry do puli nagród naszej. Dziękujemy. Ale Łukasz, ponieważ u nas nagrody, konkursy są wtórne, to też ciężko planować nagrody, więc po prostu może dostaniecie Draftozaura, może idzie fala, może coś innego. Tak. Zawsze jak wygrywacie, to piszcie na konkurs@ułukiego.pl. To a propos, już tak kontakt mówimy... @ułukiego.pl, a nie konkurs. Jak już mówimy sobie o samym konkursie, to Bedni87... Wygrał? Nie wygrał. No wygrany zawsze jest na końcu, ale był blisko. Ale Bedni już sobie miał nadzieję. Tak, Bedni napisał tak. Muszę przyznać, że konkurs wtórny spędza mi sens powiek. To najtrudniejszy konkurs, jaki może być. Tak. Milionerzy, miliard w rozumie, 1 z 10 i wielka gra. To przy tym... Pikuś. Tak, to przy konkursie wtórnym jak kółko i krzyżyk. Podobnie jak Linda w psach, tak, mamy już to przed oczami, zamierzam uczestniczyć w zabawie do samego końca. Mojego lub jej. Co? Mojego lub jej końca. A, końca zabawy, mojego lub jej, dobra.
No i odpowiedź na dziś, niestety chybiona, ale przeczytam i tak. Prawdziwa nazwa robaków tramwajów to kowal bez skrzydły dwuplamek. PS Przemo, cieszę się, że coraz lepiej czytasz mójnik. Ja coraz lepiej w ogóle czytam różne rzeczy. Tak? I no, tak czuję. Tak mi się wydaje. Ja się cieszę, że ty tak czujesz w takim razie. Także pozdrawiamy Bedni 87. Tak samo zresztą jak już ostatnio rozmawialiśmy, pewnie pozdrawiam też wszystkich Bednich od jedynki do 87. Do 86. Tak. Kolejny komentarz. Antonio. Mhm. Bo jakby dużo w ogóle komentarzy zdominowało, no zgadnij, co zdominowało dużo komentarzy pod ostatnią kawą. Że mam żółtą bluzę i że żółta strefa, tak naprawdę czerwona strefa. Tak naprawdę to głównie żółta bluza twoja i nawiązywanie do jakiej gry planszowej ty podświadomie chcesz nawiązać. I było Splendor, było, że słowny ninja, że ty jesteś słowny ninja, było, że coś tam cytryny, ale Antonia napisał tak. I to nie jest zwycięzca konkursu? Nie. Ubiór Przema i Łukiego symbolizują żółte i czerwone strefy wprowadzone w ostatnim czasie na terenie naszego kraju oraz przypominają o tym, jak istotne jest przestrzeganie zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym. Natomiast rozmowa o grach planszowych jest odskocznią od tematu COVID-u, który trapi większość społeczeństwa i ma dać pozytywny akcent na przyszły tydzień dla widzów. Także nie mówimy o tym w ogóle. Nie mówimy o tym w ogóle, ale jakby tak premier Morawiecki powiedział coś o grach planszowych, tak żeby zmiękczyć. Bardzo. Polecamy. Słuchajcie, drodzy rodacy, zanim jakieś tam nowe obostrzenia i zanim zamkniemy to jakąś ja dzisiaj branżę, z małżonką grałem. Albo tak. top 10 gier dla premiera. Ups. Dobra, kiedy indziej. Nie chcemy politycznie iść. Ja podpowiem premierowi, bo akurat Niku Gari napisał, że najlepsza gra na święto zmarłych to Abominacja. O, i to jest podpowiedź jako coś, co... Coś polecić ludziom, co grać. No bo zamknięte są te wszystkie cmentarze, to sobie przynajmniej pograją. Ale czarny, tu uwaga, to jest czarny humor dwuwarstwowy, więc już zbyt ciężki dla mnie przemysł. Tak, uwaga. Nie podpisuję się pod tym, panie premierze. Tak, Leszek napisał, że przypomina się z krótką historią mini cywilizacji, żebyś jeszcze przypomniał przy okazji kiedyś. Tak, bo ja mówiłem o... Uwaga, tak. Ja mówiłem o krótkiej, długiej... o historii różnych powstania moich gier, skończąc przed okresem, w którym już sami wydawaliśmy gry. Później jest mini cywilizacja, słowny ninja, Valhalla, Tytani i teraz kolejna gra, którą niedługo ogłosimy. O którą też ludzie w komentarzach pytali, czemu ty nie możesz nic zdradzić? A ty mówiłeś, że jak się dowiecie, to będziecie wiedzieć, więc nie możemy wam teraz powiedzieć, bo to jest informacja wtórna o tym, dlaczego nie możecie teraz wiedzieć nic o tej grze. Ale jak oczywiście, jak tylko będziemy mogli, to powiemy. A jeśli chodzi o mini cywilizację, no to też już musi odleżeć troszeczkę więcej czasu musi upłynąć i może o tym jeszcze porozmawiamy. Dobrze. Przedostatni komentarz. O, dziękuję. Jak ty wtedy mi zapowiadasz, to ja antycypuję. 35 do 2 dla Łukiego. Zgadnij w czym. Przyznam, że dzisiejsze zadanie konkursowe, niestety nie było konkursowe, ale mogłoby być, było bardzo sprytnie przygotowane. Szczególnie, że Łukasz cały czas zasłaniał się grami i trudno było dokładnie policzyć, który z was ile razy zdjął obrączkę. Ale wynik jest jednoznaczny, zwycięzca mógł być tylko jeden. 35 także... razy zdejmowałeś? Łukasz, gratulacje, naprawdę wygrałeś. Do dwóch, ja tylko dwa razy. To widzisz? Jest masakra jakaś. No, to jest masakra. I teraz uwaga. Ja mam tyle tików w ogóle, nie? Tu jakieś jeszcze... Kiedyś, to mała dygresja, w gimnazjum zauważyłem, że chodzę i tak bezwiednie poruszam palcami i się okazało, że poruszam palcami w rytm, wystukując wszystkie możliwe kombinacje. Mam takie jakieś, wiecie, takie rzeczy, typu właśnie siedzę... Zdolności specjalne, takie jak Marvel Champions. No. Dobrze, Łukasz. No i chciałbym ci przeczytać komentarz Marcina. Marcin pyta, na czym polega ten konkurs wtórny? Może ktoś wytłumaczyć zasady? I Marcin wygrał akurat. Brawo, Marcin! Także Marcin, właśnie na tym polega ten konkurs. Gratulacje, odpowiedziałeś Marcin. Odpowiedziałeś na pytanie, które padło, a i konkursowe pytanie brzmiało, podziel się jakąś wątpliwością co do formatu kawy rozmówek i planszówek. Tak. Tak, to, nie było, bo to było zadanie, tylko pytanie, czy masz jakieś. Czy masz jakieś wątpliwości tak, i jakie. Tak. No i... super, Marcin, naprawdę... Marcin, napisz do nas. Kontakt @ukiego.pl. Nie ma takiego maila jak konkurs. Tak, to nie, jakiś jest gdzieś tam napisał, nie? Zaczniemy może od Idzie Fala, tak. A później Draftozaur. Tak. A na końcu Poskitelsie. I już nie mogę się doczekać, bo będzie dzisiaj tropikal. No, pójdzie tropikal, oczywiście, że tak. No dobra. A więc Idzie Fala. Dobrze.
Przemku, w dwóch zdaniach powiem, o czym działa, a ty powiesz, jak ci się to podoba. No dobra. Karta typu, gra typu trick taking, czyli branie lew, ale sprytna, powiedziałem spryczna. Więc sprytna dlatego, że mamy zestaw 12 kart z różnymi wartościami i gramy na 3-4 odkrywając kartę. Chcemy być albo pierwsi, albo ostatni, nie chcemy być w środku nigdzie. Tak. Zasadniczo, tak w trzech graczy szczególnie to da się odczuć. Czyli tutaj trzeba wiedzieć, kiedy wygrać, kiedy przegrać, kiedy być w środku. Kiedy dać wysoką, kiedy dać niską kartę. Kiedy strzelić się w środek i liczyć, że wszyscy poszli w dół, albo wszyscy poszli w górę. No i zbieramy karty ze wspólnej puli. I to zagrywanie kart naraz sprawia, że dobieramy karty w fali. I tak naprawdę co rundę po tym dobraniu kart fali sprawdzamy, kto ma aktualnie najwyższą falę i ten traci koło ratunkowe. Tak. No i gramy znowu. Ręka nam się kurczy, stresik czasami rośnie, szczególnie jak siedzimy na wysokiej karcie fali i musimy to przykryć jakąś niższą kartą fali. Ale potem jak się runda skończy, to karty przekazujemy w lewo i gramy drugą rundę i teraz ty masz moje karty. I to wcale nie oznacza, że my musimy pamiętać wszystkie numery kart, bo to jest oczywiście niemożliwe, ale mniej więcej wiem, co się tam pojawia. Szczególnie, że to nam pomaga, że numery są też pokolorowane. Tak, wysokie numery są czerwone, niskie są żółte, więc ja nawet sobie tak mniej więcej widzę, co tam pamiętam w tej talii, mniej więcej, czy ty masz raczej wysokie, czy niskie, czy bardziej takie średnie numery. Nie? No i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Tak, fajny motyw tego właśnie zapamiętywania i fajny motyw wyczuwania się nawzajem. Tak. Przez to, że ta gra jest szybka, to mogą być spore emocje właśnie w takich sytuacjach, kiedy byłem pewien, że mam najwyższą, albo no, byłem pewien, że nie, że pójdę gdzieś w dół i wszyscy poszli w dół i pechowo jestem w środku, pomimo tego, że zagrałem niską. Tak. Więc to jest śmieszne. No i fajne jest też to właśnie z przekazywaniem tych kart później, czyli właśnie to takie troszeczkę równe szanse na przestrzeni całej gry. Znaczy równe szanse daje też to, że do danej talii, którą sobie wybierzemy, tak, tych 12 kart, przypisana jest zawsze stała ilość kół, które wędrują z tą talią. Czyli jeżeli ktoś będzie miał, zakładam, wyjątkowo trudną talię, to pewnie tych kół będzie miał więcej. Więc jakoś to pewnie będzie zrekompensowane, tak zgaduję. Tak. To byśmy musieli pewnie usiąść i przeanalizować, jak autor przydzielił te koła do tych kart. Ale tak czy siak... Ale tak bym strzelał, nie? Tak czy siak w pewnym sensie branie lew, ale wyczuwanie się troszeczkę, tak? Troszeczkę pamięć, troszeczkę kombinowanie, spoko karcianka naprawdę. Bardzo krótka taka na fajną przerwę i fajna interakcja. No i draftozaur, który jeśli chodzi o długość rozgrywki jest mniejszy. Tak, a jeżeli chodzi o pudełko jest większe, jeżeli chodzi o zawartość to w ogóle was zdziwiło, tam jest mnóstwo drewna. Tak, bo zasadniczo to jest pudełko, które jest wypchane po brzegi, bo tutaj mamy dosłownie 60 dinozaurów. Tutaj mamy pełen woreczek małych dinozaurów, które może będziecie widzieć, może nie, ale one mają różne kolory, jeśli się nie mylę to 6 kolorów. Wiadomo, to różne, weź wysep, może to będzie widać. Różne kształty, więc różne kolory. Mamy klasyki, prawda? Jakiś tam tyranozaur, jakiś tam diplodok, jakiś tam jeszcze ktoś tam, prawda? Takie nasze polskie dinozaury. Triceratops, najbardziej te popularne. Klasyczne. No. No i teraz w tej grze mamy taki draft, powiedziałbym, podobny troszeczkę do 7 cudów świata. Na początku losujemy sobie pakiet dinozaurów, który wkładamy do kubeczka, do tej miseczki. Tak. I ja tą miseczkę mam ukrytą przed światem. Co rundę mamy jeden z graczy, czy co turę jeden z graczy rzuca kością, która tam wskazuje nam, gdzie dinozaura musimy zagrywać. Ale nie konkretne pole, tylko obszar. Tam jest kilka pól. Tak, więc zazwyczaj. To mi pokazuje zazwyczaj trzy pola do wyboru. Tak. Znaczy, chociaż to jest fajne, bo czasami jest pole, gdzie nie ma innego dinozaura, ale pole, na którym nie ma tyranozaura i to czasami psuje. Fajnie. Tak, więc to jest, ta kostka wprowadza losowość, jest sneaky, ale też to ten gracz, który akurat rzuca, on nie musi się stosować do tej kostki. Tak. Więc to też jest fajne. No i kluczowe jest to, że rzucamy i każdy na swojej planszy, bo to nie jest koniec w ogóle, te pudełeczka, plansze, tylko jest jeszcze 5 plansz dla graczy, jeśli się nie mylę. I każdy na swojej planszy... Są dwustronne, zima i lato. Tak. Wybieramy na początku, którą gramy. I teraz na 3-4 wyciągamy wybranego dinozaura, zgodnie z kostką go kładziemy na naszą planszetkę i przekazujemy w lewo cały kubeczek z dinozaurami. Tak. I tak gramy 6 razy. Uzupełniamy i jest druga tura, więc w sumie zbieram tutaj 12 dinozaurów. No i tutaj pól jest 6, ale one są różne. Na przykład na jednym polu chcę mieć te same, na innym różne. Na jednym polu chcę mieć
tamtego, ten kolor, który, w którym wygrywam. No i nie chcę mieć zakochane pary dinozaurów. Zakochane pary dinozaurów. Albo samotników. Nie? Więc to jest sprytne. No, na drugiej stronie mamy zupełnie co innego, nie? Więc no, bardzo szybki, ładny, komponentowo, taki fanowy, ciekawy draft. Tak. Jeżeli ktoś w ogóle z Was lubi draft, i no to jest w ogóle ciekawe, że to nie jest draft kartami, tylko to jest draft figurkami drewnianymi. Tak, draft pionkami, co jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście, no teoretycznie kluczowy ten aspekt tutaj, no to jest wyczuwanie tego, jakie dinozaury się pojawią. Uderzyłem Cię? Nie, spoko. W sensie, to pewnie mogłyby być karty też. Tak, ale... Zagrywane w jakichś tam obszarach, tylko... Plansza musiała być większa. Tylko właśnie plansza tutaj by straciła ten aspekt wizualny, gdzie ja szybko widzę, co kto ma. Czytelność. No i by co straciło ten klimacik tych dinozaurów. Tak, więc bardzo fajnie, to przecież mogłyby być też figurki w różnych kolorach, takie to samego dinozaura. Tak, to mogły być po prostu kolorowe kosteczki, ale tutaj wydawca poszedł to krok dalej, więc wizualnie to wygląda bardzo spoko. Tak. Więc też kolejna gra na przerywnik, na przerwę między wódkę a zakąskę. Mhm. Mówiąc oczywiście w cudzysłowie. Tak. I bardzo fajnie, bardzo fajną interakcję to też wprowadza, nie? Bo przekazujemy te dinozaury zawsze w lewo, wiemy co komu przekazujemy, widzimy kto co zbiera, kto czego nie zbiera, nie? Więc po prostu taki trochę klasyczny draft, przyjemny po prostu. Tak, przyjemny, klasyczny draft, punktacja jest ciekawa i komponenty tutaj myślę, że można by było powiedzieć, że jest to przeprodukowane, ale wydaje mi się, że przez to, że pudełko jest zachowane w takim kompaktowym rozmiarze jakby gra sama w sobie bardzo przyjemnie płynie i te dinozaury rzeczywiście dodają, tak to nie jestem tutaj, nie mam nic przeciwko temu, że to nie są zwykłe kosteczki, które pewnie by zajęły mniej miejsca i może by były trochę tańsze, tak, prawda? Ale nie o to chodzi, plus. Żeby zawsze wszystko było jak najtańsze, tylko że czasami po prostu przyjemność sama z zabawy rosła, a tak tutaj jest. Tak, można nawet z dziećmi się pobawić, nie? Kolorami. No właśnie, ja już mam kolejną grę. W tym tygodniu pokazywaliśmy Palec Boży, teraz mam Draftozaur, więc dwie gry, które biorę, żeby sprawdzić z dziećmi. Bardzo, bardzo przyjemne. Tak, to prawda. Dzięki jeszcze raz dla naszej księgarni. Obie te gry polecamy, obie te gry śmiało można mieć na półce. Obie te gry, Przemek, zresztą dla siebie mam. Proszę bardzo. O! Iza! Przegrywasz w prezentach już zupełnie, nawet bym nie próbował dogonić. No, łaska. No dokładnie, czujesz to. Tak. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że wybieram się z żoną w dzicz, w burz. Tak, grzyby? Wildness. Mogłem zostać po polskie, ale chciałem, żeby wiesz, żeby wszyscy się upewnili. Mogę zostać po polskie, no dobrze, dokończ wypowiedź. No i planujemy nie mieć zasięgu, planujemy po prostu grać w gry, spędzać ze sobą czas, chodzić na grzyby i wiesz, i grillować, póki można. Czyli jak nie wrócisz, jak ciebie nie będzie w następnej kawie, na to przykład? To dzwoń po GoPro, żeby mnie szukali w lesie. GoPro? No nie wiem, co tam chodzi po lesie i szuka tych, co się zgubią, no. No jak będzie ciężki lockdown, to policja. I tym akcentem żegnamy się z Wami. Życzymy Wam udanej soboty. Grajcie w gry, ale nie za dużo, ale grajcie trochę. A ja w ogóle zapomniałem się podzielić z Wami w tym tygodniu. Więc podzielę się w przyszłym tygodniu może. Tak. Tematem tego, jak było na laboratorium gier planszowych, które odbyło się w okolicy Poznania, na którym się pojawiłem. Tak. Może też nawet zaproszę kogoś, żeby ze mną porozmawiał, jak ty będziesz sam na grzyby chodził. Może. Jak taki jest. Zobaczymy. Przemek, ja biorę niebieski. Ja też biorę niebieskie. Te niebieskie szybko się skończą. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć. Hej.